Patrz, kogo tu mamy. Pullmany. A? Te małpy to Pullmany. Dzięki, Jane Goodall. Sorry, koledzy, nie wzięłam bananów. Właściwie to małpy nie jedzą bananów. No nie. Serio? Mogą, ale tego nie robią. Wolą owady, orzechy i liście. Banany są dla nich za słodkie. Mój świat legł w gruzach. Święty Mikołaj też pewnie nie istnieje, co? Nie, on jest prawdziwy. To Pullmany. Zawsze podobały mi się ich czupryny. Hej! To było niezłe. Rady. Dobra, poszukajmy jeszcze tych symboli. Pryskajmy stąd. Fraser, muszę cię o coś spytać. To ważne. Śmiało. Ty i Nathan Drake. Tylko praca? Tak, w większości. Boże, ale jak? Ej, kto jak kto, ale ty nie możesz kpić z moich wyborów życiowych. Asaf? I tamten gigolo z funduszu powierniczego? Byli tylko środkami prowadzącymi do celu. Ale Drake... Nie był taki zły. Moim zdaniem za bardzo się mądrzy. Fakt, bywa wkurzający i to bardzo, ale ma ten swój szelmowski urok. Było miło, ale to zamknięty rozdział. Lepiej nie mieć za dużych oczekiwań. A powiedz, mówiliście na zmianę, czy każdy zaczynał gadać coraz głośniej? Zaraz wracam. Przyjęłam. Jedźmy już.
Zaczekaj. Poczekam. Czas się zwijać. Momencik. Jasne. Jedźmy. Czekaj tu. Jasne, czekam. Zobacz, to trójząb Ganesi. Odpowiada symbolowi zwierzy. Ganesi. Ten, który usuwa przeszkody. Dobrze, bardzo dobrze. Uznałam, że skoro mamy szukać jego kła, powinnam o nim poczytać. Okej, okay, warto coś o nim wiedzieć. Możesz się do niego modlić, kiedy zaczynasz coś nowego, albo chcesz oczyścić umysł z wątpliwości i zmartwień. A, ten, który usuwa przeszkody. Ale dlaczego ma głowę słonia? Podarował mu ją Bóg Siwa. Miło z jego strony. Po tym, jak odrąbał mu jego własną głowę. O, tak. Dzień jak codzień, nie? Cholera wie, ilu tam jest. Dasz radę? Zaraz się dowiemy. Brama jest już bezpieczna? Jeszcze nie! Czekam na Kobrę 8. Ci, ilu ludzi Azawa tu jest? Wszyscy. Co do jednego. Postarajmy się przejść po cichu. Niech będzie. Thank you.
koła. Ile ich tu jest? Widziałem też jedno na dachu, tam. Do czego służą? Nie wiem, ale na razie ich nie ruszaj. Poczekaj na szefa. Najgorsze chyba już za nami. Wszystko w porządku? Tak. Poza tym, że pracuję dla szalonej ryzykantki. Okej, co dalej? Dobre pytanie. Rozejrzyjmy się. Okej, to nie przejdzie. Ani to? A co tu chodzi? Co? Przecież to guzik. Wiem. Po prostu chciałam dać ci szansę. A to co? To brzmi dobrze. Jedno z ramion koła właśnie się przekręciło. Pobawimy się. Mamy dwa. Mam cię. Jeszcze tylko jeden. I ostatni na liście. No i finisz. Okej. Zajmijmy się tym wielgachnym koliskiem. Wielgachnym koliskiem? Nie znam się na tych specjalistycznych terminach. Wielgachne kolisko ujdzie. Przynajmniej da się przeleść. Chodźmy. A, jesteśmy w domu.
Popatrz na to. O co się zakładamy? Mówiłam ci, że to klucz. Plus dla ciebie. Przetestujmy go. Co się dzieje? Stara hojsalska układanka? No tak, układam trójzą. To Ganesia. Witaj, panie. Co teraz? Teraz zakręcimy tą korbą, no i zobaczymy. To bezpieczne? Wiesz, że poszukiwacze skarbów muszą się liczyć z ryzykiem. To podobnie jak najemnicy. Ale kiedy wyciągam zawleczkę, przynajmniej wiem, co się wydarzy. Nie wiesz, co to zabawa. Też to czujesz? Patrz na to. No proszę. To ta rzeźba, którą znalazłyśmy. A ty się bałaś, że kto zakręci tą korbą, zginie. Na szczęście jest ze mną córeczka archeologa. Zapewnił ci fajne dzieciństwo, co? Nie najgorsze. Sporo mnie nauczył. A na punkcie hojsalu miał fioła. Na nic nie miał czasu. Ja, jeśli już szukam skarbu, wolę cokolwiek zarobić. Słusznie. Ja też nie ryzykuję za grosze. Domyślam się. Dowodziłaś wojskiem. To poważna sprawa. Mam to we krwi. To firma ojca. Dostałam ją w spadku. Rodzinny biznes? No. Niezłe bagno. Pewnie słyszałaś. W końcu bracia Drake są ci bliscy. Tak, wiesz. To rozmowa nie na teraz. To dokąd teraz? Fort z toporem na zboczu góry wygląda ciekawie. No i tamten budynek pośrodku jeziora z łukiem. Trzeba było spytać o Drake'ów, zanim przyjęłam tę robotę. Wiele nie powiem. No i ta znam całkiem nieźle. Sama mniej. Pojawił się w sumie znikąd. Przyniosłam rację. Ale z ciebie nudziara. Fraser, przysłali posiłki. Jak żeby inaczej. Hej tam, bracia, gdzie jesteście? Idź na zwiat. Ross i Fraser. Co to? Przecież się nie przesłyszałem. No już, pokażcie buźki. Wiemy, że tu jesteście. Nic tu nie ma. Oh.
Zostały góry i jeziora. Tak i tak. Ruszamy. Ej, żeby nie było. Nie zamierzam w to wciągać Nathana Drake'a. Nie musisz się nim martwić. Miałam pewne obawy. Dlaczego w to weszłaś? Darowanemu koniowi w zęby się nie zaglądam. Zwłaszcza kiedy wszyscy czekają na ten wyraż. Jasna sprawa. Ale plus jest taki. To są jakieś plusy? No, kiedy ludzie mają niskie oczekiwania, o wiele łatwiej jest ich zaskoczyć. Jeśli o mnie chodzi, w tej branży i tak jest diabelnie ciężko. Trzeba wykorzystywać każdą okazję. Wrócę za sekundę. W porządku. Zawsze pracowałaś sama? W większości. W jakim wieku zaczynałaś? Młodo. Szybko się nauczyłam, że trzeba umiejętnie manipulować. I później zdobyć przewagę. To zbyt subtelne. Ja zawsze wolałam iść na konfrontację. Co tam komu pasuje? Przepraszam na chwilę. Pewnie, tak. Poczekam. Jedźmy już.
Zaczekasz minutkę? Przyjęłam. Czas się zwijać. Zapnij sobie, zaraz wracam. Poczekam. Jedźmy. Zaraz wracam. Jasne. W drogę. Daj mi chwilę. Jasne, czekam. Jedźmy już.
Patrz, to jeden z wozów Asawa. Tu jest chyba czysto. Popatrz tam. Łuk Parasiuramy. Widziałam taki symbol w wieży. A Parasiama... Parasiurama. Parasiurama. Właśnie. Kto zaczął? Okej. Okay. To szósty awatar boga Wisznu. Potężny wojownik. Sztuk walki uczył go sam Siwa, ale dopiero jak podbił cały świat, żeby przekonać Siwę, że jest godny. A ja myślałam, że mnie było ciężko. Przyda mi się druga para oczu. Dlaczego nie? To załatwi sprawę. Już. Okej? Jak myślisz, co to za miejsce? Ciężko powiedzieć. Forteca? Na świątynię raczej nie wygląda. W górę. I przed siebie. Miło się w końcu wyrwać z tej zapchlonej dziury. Już myślałem, że szef tylko wciska nam ciemnotę. Uważaj, co mówisz. Wybacz. Wkrótce wszystko się skończy. Gdy zdobędziemy kieł, ludzie ślepo za nami podążą. Tak, nawet indyjskie wojsko zadrży ze strachu. Chciałbym to zobaczyć. To tyle. Mamy spokój. Pozostali pewnie już o nas wiedzą. Coś za coś. Chodźmy. Tam! Na wzgórzu! Idą kolejni! Naprawdę nie chcecie, żebym zaczęła stąd strzelać. Koniec. Przed wejściem stała ciężarówka. Będziemy musiały uważać. To na pewno. Stoimy na skraju przepaści. Więc jednak masz poczucie humoru. Byłoby miło, gdyby Asaf dał nam jakieś fory. Co zrobić? Poza tym nieważne jest to, jak się zaczyna, ale to, jak się kończy. Też prawda. Myślisz, że ludzie Asawa wiedzą, czego szukają? Nie wydaje mi się. Dobrze. Przynajmniej na tym polu mamy przewagę. Widzisz to? Wygląda na kolejny zawór. Poszukajmy jakiejś drogi.
Za mną. Wiedzą, że tu jesteśmy. Dobrze. Dziwne. Powinni się połapać. Nic się nie rusza? Nie słyszałeś tamtych strzałów? Słyszałem. Super paniku. Po! Jeden z naszych zginął. Uważajcie. Rozproszyć się. Przeczesać teren. Jeszcze jeden trup. Są niedaleko. Mamy kolejnego trupa! Lepiej, żeby Asaf o tym nie wiedział. Co? Nie możemy ich zgubić. Proszę! Uważaj, kolejny nie żyje! Nie możemy zawieść Asafa. Orzesz ty! No dobra. A już wszyscy? Tak jest. Świetnie. Miło to słyszeć. Bierzmy się do roboty. Z ust mi to wyjęłaś. Jakiś mechanizm. No to jedziemy. Bosko! No i finisz. Najmniej ty zdążyłaś przebiec. Przykro mi, ale na pewno jakoś się tu dostaniesz. No jasne, nie pójdę na łatwiznę jak niektórzy. Przepraszam najmocniej. Wszystko w porządku? Jest okej, tylko nie zaczynaj beze mnie. Jesteś. Dobrze się bawisz? Zupełnie jak na WF-ie w podstawówce. Te drążki wyglądają 100 razy solidniej niż w mojej szkole. Ach, już prawie.
No i już. Jestem pod wrażeniem. A ja chyba wyzionę ducha. Bierzmy się do roboty. Dobra, to chyba będzie łuk. Niezła jesteś. O, to trochę trudniejsze. No i popatrz. Para Shurama. Dobra. Odkręćmy wodę. Zaraz. A co, jeśli tutaj nie ma wody? Tylko smoła albo lawa? Wkręcasz mnie. No co ty, naprawdę? Załatwione. Mhm. Co? Trochę szkoda, że to nie lawa. To wodospad. Tak. Drugi z trzech. Hojsalowie nieźle się namęczyli, żeby ukryć Kieł. Jakby nie patrzeć, był w końcu symbolem dominacji Hojsalów. Reprezentował bogactwo i władzę. Nie lada trofeum dla Persów. Tak. Mój tata myślał, że Kieł był czymś znacznie więcej. Co? Twój ojciec też szukał kła? Miał obsesję na jego punkcie. Poświęcał dnie i noce na badania. Zmarnował cały majątek na te swoje bezowocne wyprawy. Skądś to znam. Ach. Co z tego wyszło? Nie wiem. Odesłał mnie i mamę, bo chciał nas ochronić. Więc poleciałyśmy do Australii. A teraz to właśnie ja stoję u wrót Halebidu. To całkiem zabawne. Ostatni przystanek. Fort w zboczu góry. Czyli ten z toporem. No i wszystko układa się w całość. Tak. Fraser to chyba nie jest hinduskie nazwisko. Mam je po matce. Spróbujmy dostać się z powrotem do auta. Dobra. A, teraz to otwarte. Zostały tylko ruiny na zboczu. Tak jest. Teraz już rozumiem, dlaczego Asaf szuka kła. Myślałam, że chce go dla pieniędzy. Jak nie? Użyję go, by przekonać do siebie ludzi. Pokazać władzom, na co go stać. Jak ze starych, dobrych czasów. To nie pierwszy raz? Oj nie. To się powtarza, odkąd król przegrał z Persami. Każdy chciał posiąść tę ziemię. To wszystko. A ja myślałam, że to zwykłe poszukiwanie skarbów. I słusznie. Niech Asaf toczy swoje wojny. To nie nasza broszka. Prowadzenie wojen należało kiedyś do moich zmartwień. To prawda. Ale robiłaś to dla kasy. Zazwyczaj. A jak pracowałaś dla Asawa? Pieniądze były dobre, ale nie warte zachodu. Ała. Więc po co to wszystko? Musiałam wyrobić sobie renomę. Postanowiłam zacząć w najgorszym miejscu. Po tym mogłaś iść tylko wyżej.
Chcę się tylko rozejrzeć. Tak, zostanę na czatach. Pięknie tu. Pierwszy raz w Indiach? Tak. Ta praca ma niewiele zalet, ale podróże to duży plus. Gdzie już byłaś? No, a gdzie mnie nie było? To ja mam wiedzieć? No, nie byłam w Stanach. Serio? Tak, to czego szukam zazwyczaj jest stare, nie? A Stany powstały dopiero kilkaset lat temu. Fakt. A ty? Dokąd chciałabyś pojechać? Na Islandię. Niezły wybór. To piękny kraj. I cichy. Nietknięty. Chciałabym kiedyś zobaczyć zorzę. A, okej. To też jeszcze przede mną. Pojedź tam po Indiach. Może kiedyś. Mam jeszcze inne sprawy na głowie. Chcę się tylko rozejrzeć. Dobra, nie ma problemu. Chcę się tylko rozejrzeć. Dobra, na razie. Tam może być więcej buntowników, co nie?
Ej, patrz, topór siwy. Rany. Dobrze, że wlazłam na tę wieżę, co? Siwa. Był bowiem zniszczenia, prawda? Tak, ale raczej nie takiego, jak myślisz. To znaczy niedosłownego zniszczenia? Dosłownego, ale w bardziej pozytywnym sensie. Na przykład wyzbywania się ego, złych przyzwyczajeń. Zrywania starych więzi? Właśnie. Jeszcze raz, z życiem. No i już. Hej, zajmę się tym tufem. Okej. Jasne, na wstecznym. Nie ma za co. No to wchodzimy. O, sala kontra tygrys. Niezbyt wyrównana walka. Tak właściwie to Sala wygrał. Żeby ochronić guru, zabił tygrysa jednym ciosem. Stąd też wzięła się nazwa Hojsalowie. W ich języku hoj znaczy uderzyć. No proszę, nauczyłaś mnie czegoś. Kartkówka będzie później. Cały kompleks jest pod wodą. Spróbujmy się stąd wydostać. Zostawili swój sprzęt. To powinno się przydać. Poprawka. Nasz sprzęt. O, Boże. Zaraz wysiądą mi nadgarstki. Tak cię znajdę. Widzę!
Jesteś cała? Trochę obłukłam, ale żyję. Super! Nie zatrzymujmy się. O rany. Co to jest do diabła? Pewnie wkrótce się przekonamy. Okej, zobaczmy, co się wydarzy. Posąg się poruszył. A niech mnie, to już wyższa szkoła jazdy. Cholera, posąg znowu się poruszył. Idę. Noż na litość boską. Trzy posągi. Z dwoma różnymi symbolami. Gwiazda. To chojstalskie symbole słońca, ale twoje określenia są fajniejsze. Tak myślałam, że czeka nas powtórka. Skąd wiedziałaś? Nieszczęścia zawsze chodzą trójkami. A? Zobaczysz. Świeże powietrze. Miło jest być na powierzchni. Dziwnie tam pachniało. Śmiercią. Tak pachnie śmierć. Myślałam raczej o pleśni albo stęki. Zdecydowanie śmierć. Ułóżmy topór.
to ma być? To nie fair. Miło cię widzieć, Siwo. Chodź, załatwmy to szybko, co? Siebie. Widzisz? Jednak łatwo nie jest. Żyjesz? Ale co to za życie? No już. Niech stanie się woda. Jest i trzeci. Wiesz, szukanie skarbów nieźle ci idzie. Szybko się uczę. Jedno pytanie. Mogłabyś przecież robić cokolwiek zechcesz. Dlaczego wolisz wrócić do Shoreline? Żartujesz? Nie. Wspólnik wsadził mi nóż w plecy. Mój zastępca nawiał z łupem. Nathan i Samuel Drake dali nogę, a ty się jeszcze nad czymś zastanawiasz? Tak. Spieprzyłam to. I chcę to naprawić. Czym ty się tak ciągle bawisz? To mój talizman. Przyszedł pocztą niedługo po przeprowadzce. Dobra, zwijajmy się. Jeszcze Asaf nas uprzedzi. Wiesz, nieraz zdarzyło mi się nawalić. Wtedy trzeba się otrzepać i iść dalej. Nie lubię porażek. Jak każdy, kochana. Wracajmy do auta. Uwielbiam skróty. Dobrze, że nie musimy wracać tą samą drogą. Tym razem ty tańczyłabyś z toporami. Nie, nie, nie! Nic tu po nas. Wchodźmy. Tak. Słuchaj, nie wiem, czy to pomoże, ale dostałaś tę robotę, bo jesteś mocarna. No i uznałam, że kasa ci się przyda. I słusznie. Mogę być szczera? Miło jest dla odmiany pracować z kobietą. Co racja, to racja. Mało nas w branży. Jeden handlarz bronią zażądał rozmowy z moim szefem, a kiedy oznajmiłam mu, że to ja dowodzę, próbował się wycofać. I co zrobiłaś? Połamałam mu nogę. O mój Boże. Ty nie żartujesz. Równouprawnienie, kochana. No, wzrost się nie zadziera. Powinnam to umieścić na swojej wizytówce. Nie możesz po prostu odejść? Zapomnieć o Shoreline? Taki już mój los. Nie mam wyboru. Zawsze jest jakiś wybór.
pójdziesz ze mną? Będę za tobą. Zatańczymy? Postaraj się niczego nie patrzeć. Nie pyskuj. Nie spodziewałam. Gotowa? Tak, tylko trochę mnie wcięło. Witaj w ścisłym centrum Halebidu. Ostatnim znanym miejscu, w którym widziano Kieł. Ładnie tu.